Ach, wodunia, okularki, odpalamy. Środkowy obrońca, ostatnia dziś rola na środku obrony w naszym poradniku ról oraz relacji. I środkowy obrońca, zwykła, bardzo popularna rola środkowego obrońcy, jest na tyle popularna i na tyle dobrze Wam znana, że jest podstawą większości i Waszych, i moich pewnie taktyk. Jego rola jest dość prosta i moglibyśmy ten poradnik zawrzeć tak naprawdę w jednej minucie. Ma za zadanie zatrzymywać napastników przeciwnika i w razie potrzeby wyczyścić tę piłkę z pola, z dala od własnej bramki. W zależności oczywiście od ustawień taktycznych, zwykły środkowy obrońca może mieć swój udział w budowaniu gry, ale nie jest to jego główne zadanie. Ta rola oczywiście w trzech zadaniach: obrona, stoper i zabezpieczenia, ale bez względu na to, w jakiej roli wystawicie swoich dwóch środkowych obrońców, zawsze pozostaną w linii z innymi środkowymi obrońcami, robiąc dokładnie to, co robią środkowi obrońcy. Będą kryć przeciwnika, będą przerywać ataki, będą chronić własne pole karne. Różnica jest taka: w ustawieniu stoper obrońca zachowuje się bardziej agresywnie, więc tutaj możecie liczyć na wyższy pressing. On będzie też ciut wyżej i szybciej doskakiwał do rywali, którzy zbliżają się do waszej linii defensywy. Natomiast w ustawieniu z zabezpieczeniem obrońca zachowuje się dużo mniej agresywnie, schodząc oczywiście ciut głębiej, co też jest widoczne na ekranie taktyki, aby poradzić sobie głównie z tymi piłkami, które są grane gdzieś tam przelotowo za plecy. Mamy też jednak możliwość, jak pamiętacie, zagrać trzema środkowymi obrońcami, oczywiście również z podobnymi zadaniami. Do tego jeszcze przejdziemy i tak naprawdę głównym tematem naszego dzisiejszego poradnika będą różne zadania, które mogą pełnić środkowi obrońcy, współpracując ze sobą, ale również współpracując z defensywnym pomocnikiem, w zależności od tego, jak ustawimy te linie defensywy. Przy tej roli bowiem, znając już różnicę pomiędzy tradycyjnym środkowym obrońcą, obrońcą grającym piłką, tudzież libero, będziemy wiedzieli, jak ci różni obrońcy w różnych rolach się zachowują. A więc tak, grając w trójce, pozycja wyjściowa środkowego obrońcy jest zawsze taka sama, niezależnie od ustawienia, czyli ona jest tożsama z tym, jakbyśmy grali tylko dwójką z tyłu. Odległość pomiędzy ich własną bramką a linią obrony jest określona właśnie przez instrukcje drużynowe, które wybraliście, czy krycia, czy właśnie tejże linii. One określają zachowanie naszej linii obrony, gdy drużyna przeciwna jest w posiadaniu piłki. No i teraz obrońca w takim normalnym ustawieniu z zadaniami obrony będzie działał zgodnie z tymi podanymi instrukcjami zespołowymi, a pozostali dwaj będą również działać zgodnie z tymi instrukcjami, ale z nieco zmienionymi wzorcami ruchu w porównaniu do zwykłego obrońcy, z tego względu właśnie, że ci skrajni w trójce obrońcy, niezależnie od roli, którą pełnią, będą ustawiali się na boisku ciut szerzej, nawet jeżeli grają w piątce, czyli nawet jeżeli będziemy grali tutaj piątką z tyłu, ta boczna para środkowych obrońców w trójce zawsze ustawia się ciut szerzej. Oczywiście stoperzy będą podobnie wychodzili trochę do przodu, ci z zadaniem zabezpieczenia troszkę będą się cofali. W żadnym z tych trzech ustawień jednak, niezależnie czy stosujemy trójkę, czy dwójkę, zachowanie środkowego obrońcy nie różni się zbytnio. Środkowy obrońca ma zakodowane, że mniej drybluje. To zresztą widać również tutaj na jego ekranie poleceń indywidualnych. Mniej drybluje, rzadziej będzie strzelał, bo rzadziej też będzie miał do tego okazję, ale też będzie przede wszystkim utrzymywał pozycję. Różnica między tymi trzema możliwymi zadaniami dla obrońcy dotyczy tak naprawdę pressingu, intensywności tego pressingu, i o tym musicie pamiętać. Przy standardowej obronie
będzie tak naprawdę trzymał się z dala od tych wbiegających obrońców, ale będzie trzymał linię i starał się zabezpieczać wraz z kolegami, z którymi będzie się ustawiał w linii, będzie starał się zabezpieczać dostęp do pola karnego. Stoper podejdzie ciut wyżej i będzie wyżej presował. On będzie doskakiwał do tych zawodników z piłką, którzy się pojawią przed nim. Natomiast obrońca na zabezpieczeniu nie wywiera naturalnej presji na przeciwnika. On cofa się i w zasadzie postępujący przeciwnik z piłką będzie powodował jego stopniowe cofanie się, aż znajdzie się w polu karnym i tego miejsca do cofania już mu zabraknie. Wtedy dopiero przystąpi do próby odbioru piłki. To spowoduje, że nawet proste podanie przy obrońcy grającym z funkcją zabezpieczenia, nawet proste, krótkie podanie do napastnika może trafić i ten środkowy obrońca z funkcją obrony będzie myślał, że ten napastnik, który gdzieś tu koło niego się pojawi, będzie próbował w któryś z tych kanałów wskoczyć. Dlatego obrońcy będzie raczej jasne, szczególnie jeżeli będziemy grali tutaj na spalone, że ten napastnik pewnie znajduje się na pozycji spalonej, nie wiedząc czy nie widząc wręcz, że jego kolega na zabezpieczeniu ustawia się trochę głębiej. No więc cóż, może w takim razie użyć dwóch ról, jednego środkowego obrońcę na stoperze, a drugiego na zabezpieczeniu. Jakby tam wam powiedzieć, ten duet po prostu nie działa. Wiem, jakie były zamierzenia twórców gry, ale one się po prostu nie udały. Faktem jest, że widziałem w kilku taktykach tego typu ustawienia, ale w grze test oka tego jakby nie potwierdza. Krótko, ta sytuacja jest rzadka, kiedy rzeczywiście tego typu ustawienie może się udać i ono się udaje w zasadzie tylko w tym momencie, w którym mamy do czynienia z dwoma napastnikami rywala, z których jeden jest ustawiony głębiej, drugi wyżej, czyli taka klasyczna rola, na przykład cofnięty napastnik na zadaniem wsparcia i wysunięty napastnik albo lis pola karnego, czyli jeden napastnik, który odbiera piłkę i zamierza podać do lepiej ustawionego partnera. Wtedy możemy ustawić swoich dwóch obrońców, jednego na zabezpieczeniu, drugiego na stoperze w stosunku do napastników, przy czym wasz stoper oczywiście będzie krył i będzie bardziej presował tego głębiej ustawionego napastnika, a kryjący będzie, a ten na zabezpieczeniu będzie krył tego bardziej wysuniętego, ale musicie to robić przez pełne 90 minut, uważnie obserwując, czy napastnicy rywala nie zamieniają się miejscami, bo jeżeli to zrobią, to katastrofa gotowa. Wtedy dojdzie do takiej klasycznej sytuacji niedopasowania tych ról i stoper będzie zbyt wysunięty przed tego napastnika, który będzie miał łatwiejszy dostęp za jego plecy, a z kolei ten na zabezpieczeniu będzie dawał zbyt dużo miejsca temu, który jest głębiej ustawiony. Cóż, dwóch obrońców ustawionych w parze z zadaniem obrony, czyli taki klasyczny wariant, najczęściej pewnie spotykany, pozwala przede wszystkim na bardzo fajne używanie tych pułapek offside'owych oraz również ściślejszego, krótszego krycia, i to zarówno w poleceniach indywidualnych, jak i zespołowych. Jest to w zasadzie podstawowy duet i podstawowe partnerstwo w obronie. Jedyną jego słabością jest to, że grając bez defensywnego pomocnika z przodu, gdybyśmy go tutaj nie mieli, dwójka takich środkowych obrońców z funkcją obrony nie presuje tak dobrze jak stoper. Oni nie doskakują, nie będą doskakiwali do waszych rywali, pozwalając im operować piłką tutaj na przedpolu, i to jest częsty wariant w tych drużynach, które na przykład grają z kontry wobec rywala, który tutaj zamknie w wasz taki zamku, to zobaczycie, że wasi środkowi obrońcy w zasadzie nie będą zainteresowani agresywnym doskakiwaniem do tych ofensywnych pomocników rywala. Nie radzi sobie również zbyt dobrze, jeśli chodzi o piłki grane za ich plecy, w korytarze czy do tyłu. To krycie, ich krycie jest oczywiście bardzo elastyczne i on potrafi, taki obrońca, środkowy obrońca z funkcją obrony, przejść
z dużo niższej na przykład linii defensywy do dużo wyższej, będą zachowywali się bardzo dobrze. Jeśli więc nie lubicie jakichś specjalnie skomplikowanych rozwiązań w obronie, proponuję trzymać się tej pary, tego partnerstwa i tym operować. Teraz trochę nietypowe pary, czyli na przykład dwóch środkowych obrońców na stoperze. Ten system oznacza oczywiście, że obaj środkowi obrońcy będą presować każdego zawodnika, który się pojawi na waszym przedpolu, będą przerywali te akcje. Będzie tutaj naprawdę gęsto i mało czasu i mało miejsca dla rywala do tego, przede wszystkim do tego rywala, który przedrze się tutaj przez środek z piłką na nasze przedpole. Największym problemem tego ustawienia jest to, że jest bardzo ryzykowne, ponieważ oni oczywiście z tyłu zostawiają za sobą dużo miejsca i będą przypadki, w których oni na przykład dobrze spresują i dobrze pokryją jednego z graczy na przedpolu, ale linia defensywna wówczas musi być co najwyżej standardowa, albo wręcz niższa, czy dużo niższa. Wtedy rzeczywiście zabezpieczacie się przed tymi piłkami, które mogą być grane za kołnierz. Oczywiście im lepsi są obrońcy, a mam na myśli umiejętności waszych obrońców wobec napastników, z którymi się mierzycie w lidze, im lepsi więc są ci obrońcy, tym oczywiście wyżej możecie wysunąć te linie, a powód jest bardzo prosty. Jeżeli zmniejszycie tę przestrzeń za obroną, no to jest mniej i mniej miejsca również dla gracza, który to podanie będzie dostarczał. Stoperzy wtedy dobrze pracują, ale oznacza to również, że neutralizują oni słabość tych niskich linii defensywnych przy strzałach z dystansu i naturalnie wtedy kryją, lepiej presują napastników, którzy schodzą głęboko. Przy tym ustawieniu dwóch stoperów, dwóch środkowych obrońców z funkcją stopera, z zadaniem stopera, nie stosować proszę delikatnego pressingu ani pułapek offside'owych, to się nie sprawdza, natomiast jak najbardziej polecany jest tutaj agresywny odbiór, krótkie krycie, także tutaj już po prostu znacznie częściej presujemy, krótko kryjemy, bardzo agresywnie odbieramy piłkę i wtedy taka dwójka się sprawdzi. Jedyny znany mi wyjątek to wtedy, kiedy rywal ma trzech napastników, no bo wtedy ta dwójka naszych obrońców z funkcją stopera, no niestety zawsze któregoś z tej trójki przepuści. Kolejne kuriozalne wydawałoby się ustawienie to dwóch środkowych obrońców na funkcji zabezpieczenia. Ono oznacza, że wasi obrońcy dadzą napastnikom bardzo dużo przestrzeni na otrzymanie piłki, a sami się po prostu cofną głębiej i za każdym razem będą się upewniać, że mają co najmniej kilka metrów przewagi, czy takiego dystansu raczej do napastnika, czyli oni raczej zamykają tutaj opcję i strzału, przygotowują się do blokowania tych strzałów, do zasłaniania bramki i do zasłaniania korytarzy wąskich, wejść tutaj gdzieś w pole karne, ale jest to również bardzo ryzykowne, zwłaszcza, że wielu napastników rywala, szczególnie tych o dużych umiejętnościach błyskotliwości, decyzyjności, gry bez piłki, będą mieli dużo czasu i miejsca nie tylko na strzały, ale również na podawanie i przede wszystkim na ruch, na szukanie tej wolnej przestrzeni gdzieś poza ich miejscem przebywania. I w takiej sytuacji no ci obrońcy na zabezpieczeniu niestety nie będą presowali waszych czy napastników rywali zbyt często i tu nie pomoże niestety ani krótsze krycie, ani agresywny odbiór, ani nawet ta wyższa linia defensywy, bo ci obrońcy na zabezpieczeniu zawsze będą się ustawiali wobec napastników rywala, zostawiając kilka metrów przestrzeni, tak żeby oni nigdy nie wybiegli im tutaj gdzieś zza pleców. Więc gdy będzie to absolutnie konieczne, to problem jest taki, że są tylko dwa w zasadzie sposoby, żeby sobie z takim ustawieniem poradzić. No pierwszym jest opuszczenie linii nacisku wbrew pozorom, czyli spowodowanie, że tutaj zrobi się ciaśniej i przy jednoczesnym podniesieniu linii defensywy. Może nie aż tak znacznie niżej, ale zagęszczenie tej strefy środkowej, zakładając oczywiście, że nie mamy tutaj defensywnego pomocnika, który by tych dwóch środkowych obrońców na zabezpieczeniu mógł asekurować i mógł wyręczać w tych akcjach na przedpolu. Jeżeli nie mamy takiego defensywnego pomocnika, to obniżmy trochę linię pressingu, linię nacisku, przepraszam, podnieśmy trochę linię defensywy, dzięki temu zamkniemy trochę tę przestrzeń, podniesiemy mimo wszystko naszych obrońców na zabezpieczeniu trochę wyżej i pomysł ten jest prosty, polega na tym, że nasz środek pola jest wówczas w zasadzie zamknięty również przez asekurację tej drugiej linii, czyli środkowych
pomocników, chociaż oczywiście wtedy potrzebujemy jednego, a najlepiej i dwóch środkowych pomocników, no z zadaniami co najmniej wsparcia albo obrony, czyli takich, którzy będą tutaj w tej strefie na przedpolu przed tymi obrońcami te strefy zagęszczać i zgarniać te piłki. Nie będzie tu wówczas dużo miejsca do podania do napastnika, bo ta strefa będzie bardzo zagęszczona, a z obowiązkiem jeszcze krótkiego krycia z tyłu drużyna przeciwna no nie będzie miała w środku tak naprawdę żadnych opcji i będzie musiała kierować te akcje na boki. Drugi pomysł gry z takimi dwoma, taką parą środkowych obrońców grających na zabezpieczeniu, no to jest oczywiście pomysł gry z wykorzystaniem defensywnego pomocnika. Defensywny pomocnik będzie pokrywać tę przestrzeń, która bez niego jest dość otwarta. No i przede wszystkim to defensywny pomocnik będzie miał za zadanie upewnić się, że napastnik tej piłki tutaj nie otrzyma. Ważne jest, aby unikać defensywnych pomocników, którzy po prostu biegają i raczej kryją ludzi czy piłkę niż są zainteresowani tą strefą, więc pomocnik odbierający piłkę nawet z zadaniem obrony nie będzie zbyt dobry, bo on będzie opuszczał tę strefę w zależności od tego, gdzie powędruje nasz rywal z piłką. Podobnie rzecz będzie się miała, jeżeli chodzi o Registę. Regista pracuje w obronie, wspiera obronę, no ale tak naprawdę oprócz wysokiego pressingu ma również wyższą pozycję, więc napastnik rywali znajdzie się gdzieś za jego plecami. On raczej nie będzie mu partnerował, bo on będzie zainteresowany tym wyższym pressingiem w drugiej linii. Więc najlepiej wybrać tutaj jakiegoś klasycznego defensywnego pomocnika, albo rygla defensywy, albo cofniętego pomocnika, bo oni utrzymują swoją pozycję, mają doskonałe atrybuty defensywne. No i teraz jeszcze warto powiedzieć o grze naszych dwóch środkowych obrońców, już może w takich bardziej tradycyjnych rolach na obronie, kiedy grają z defensywnym pomocnikiem i bez defensywnego pomocnika, bo ich ustawienie, ich ruch, ich zachowanie na boisku rzeczywiście w pewnym stopniu zależy od tego, czy gramy z wykorzystaniem defensywnego pomocnika, czy nie. Jak już wspomniałem, środkowi obrońcy z funkcją obrony nie presują zbyt wysoko, oni raczej trzymają linię i zabezpieczają pole karne przed wejściem, ale znowu, im lepszych masz tych środkowych obrońców, tym wyżej możesz wyjść, a to dlatego, że im więcej miejsca z tyłu, tym więcej umiejętności potrzeba, żeby się tam dostać, więc im lepsi są twoi obrońcy, tym lepiej będą tych wejść tutaj kanałami i tych piłek granych za plecy będą unikać. Również jeżeli napastnik rywala jest szybszy niż twój obrońca, no będzie miał niestety wtedy więcej miejsca, żeby udowodnić i tę szybkość wykorzystać. Zaletą jest to, że można wówczas wyjść z dużo wyższą linią obrony, jeżeli mamy rzeczywiście obrońców dużo lepszych niż napastnicy, a wtedy możemy tą linię nacisku utrzymywać standardową, tak żeby mimo wszystko zagęścić środek pola i zmniejszyć tutaj opcje podaniowe w środku, co oznacza, że no, ten napastnik rywali będzie miał tutaj oczywiście trochę miejsca, grając bez defensywnego pomocnika pomiędzy linią twojej pomocy a obrony, ale z kolei twój napastnik przy tej standardowej linii nacisku też będzie więcej pracował w obronie i trochę głębiej ustawiony w lepszym kontakcie z drugą linią. Jeżeli jednak wasi środkowi obrońcy nie są zbyt dobrzy na tle napastników w lidze, no to niestety nie ma wyjścia, trzeba zrezygnować z wywierania tej presji i przejść do standardowej linii obrony z dużo niższą linią nacisku. Oznacza to jednak, że no, głębiej grający, rozgrywający rywala będą większym zagrożeniem, no bo oni będą siłą rzeczy mieli trochę więcej miejsca z tyłu na te głębsze rozgrywanie. A z kolei rozwiązaniem na taką sytuację jest prawdopodobnie wówczas redukcja mentalności, czyli przejście na przykład z mentalności pozytywnej na standardową albo wręcz ostrożną, co potrafi nam troszkę wycofać naszą drużynę w grze bez piłki i zabezpieczyć te sektory, gdzie ewentualnie taki cofnięty, głęboko cofnięty rozgrywający rywala może tę piłkę skierować. W ten sposób, obniżając trochę mentalność, w pewien sposób sztucznie obniżamy
mamy też naszą linię defensywy. Teraz wariant, kiedy gramy jednak z defensywnym pomocnikiem. W tym wypadku zależy to od tego, jak dobry jest ten defensywny pomocnik, ale również od tego, ilu tych defensywnych pomocników jest. No oczywiście im większy, im lepszy ten defensywny pomocnik lub im więcej tu mamy defensywnych pomocników przed taką dwójką środkowych obrońców z zadaniem obrony, tym niżej możemy tę linię opuszczać, nie bojąc się o to, że zbyt głęboko dopuścimy do rywala, no bo ten defensywny pomocnik będzie nam tu rzeczywiście ten środek przedpola blokował, jak również wtedy możemy troszkę wysunąć naszą linię nacisku, nie bojąc się o to, że ta większa przestrzeń, większe odległości między naszymi zawodnikami w defensywie spowodują, że rywal będzie miał łatwiejsze zadanie w przedostawaniu się środkiem, no bo mówię, mając dobrego defensywnego pomocnika, on powinien sobie z tymi akcjami granymi środkiem poradzić. Generalnie grając z jednym defensywnym pomocnikiem, a to jest przecież wariant najbardziej popularny, powinniśmy zadbać o to, aby nasza linia defensywna i linia nacisku były w miarę zgodne. Czyli na przykład standardowa linia nacisku to też standardowa linia defensywy. Oczywiście im znowu wyższe umiejętności waszego defensywnego pomocnika, który będzie pozycję swoją na boisku i ruch na boisku uzależniał od tego, jak te dwie linie ustawimy, bo no, on w zależności od roli oczywiście będzie się poruszał bliżej lub dalej od obu tych linii, ale jednak gdzieś między tymi liniami, więc im lepszy DM albo defensywny pomocnik, albo im mamy ich więcej, to będzie oznaczało, że będziemy mogli te linie stopniowo podnosić, na przykład o jedno pole, albo obniżać, czyli im słabszy nasz defensywny pomocnik na tle ligi, tym postarajcie się te linie mimo wszystko obniżyć, to nie spowoduje większej ilości sytuacji podbramkowych rywala, wręcz przeciwnie, obniży to jego XG i utrudni mu dostanie się w wasze pole karne. Natomiast jeżeli macie bardzo słabego defensywnego pomocnika, no to musicie być wtedy przygotowani na to, żeby wysunąć te linie defensywy i również wysunąć linię nacisku, żeby oddalić waszego rywala od waszego pola karnego i liczyć na to, że do przejęcia mimo wszystko w tej strefie gdzieś dojdzie, ale również nie starajcie się wtedy przesuwać tych linii ekstremalnie, razem te linie przesuwamy sobie wtedy o jedno oczko do góry i wtedy to powinno pomóc. W tym scenariuszu, w którym macie oczywiście słabego defensywnego pomocnika, ale za to świetnych środkowych obrońców, świetną jakość w obronie, albo też większą ilość tych nawet słabszych, ale defensywnych pomocników, to wtedy możecie śmiało wybierać tę bardzo wysoką linię defensywy, bardzo wysoką linię nacisku, one się wtedy sprawdzą naprawdę dużo lepiej. Dobrze, szybciutko, bo warianty nas gonią. Trójka z tyłu, ona jest bardzo popularna. Najczęściej gramy tą trójką, żeby uwolnić naszych bocznych obrońców do jakichś roli klasycznych wahadłowych, którzy mogą się mocniej podłączać do akcji ofensywnej, więc warto jest pokazać wam, jak takie trójki ustawiać, a jak ich nie ustawiać. Przy czym wariantów dobrego ustawienia takiej trójki z tyłu, nie biorąc jeszcze pod uwagę tego bocznego środkowego obrońcy, który jest tak naprawdę dedykowany do gry trójką z tyłu, polecam wam również wybór środkowego obrońcy jako takiej roli standardowej, która doskonale się w tej trójce sprawdzi. I tutaj ustawień jest naprawdę tak wiele dobrych, że musiałbym spędzić kolejne 15 minut pokazując wam je wszystkie. W związku z tym postanowiłem powiedzieć o tym, jak nie mieszać obowiązków takiej trójki środkowych obrońców z tyłu, czyli które ustawienia po prostu działać nie będą. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zachować pewną symetrię w grze takiej trójki środkowych obrońców, którzy stanowią jedyną tak naprawdę naszą linię obrony. A więc pierwszy wariant, trzech środkowych obrońców na zabezpieczeniu. Jak taki wariant się sprawdzi?
To jest niestety dokładnie te same zachowanie, które tłumaczyłem przed chwilą, jeżeli chodzi o grę dwójką obrońców, środkowych obrońców z zadaniem zabezpieczenia. Z wyjątkiem tego, że teraz macie trzech graczy pozostawiających przestrzeń przed nimi, w związku z tym pozwalającym tutaj dość swobodnie operować napastnikom i ofensywnym pomocnikom rywali. W związku z tym po raz kolejny będziecie musieli jednego z zawodników poświęcić tutaj na pozycji defensywnego pomocnika, aby tę przestrzeń uzupełnił i zabezpieczył tę trójkę. I grając takim defensywnym pomocnikiem, no i przypominam, z tymi wtedy węższymi liniami, najlepiej ustawionymi na standardowo albo właśnie jeszcze zagęszczonymi w zależności od stylu gry rywala. Im bardziej gra na posiadanie, tym ta strefa powinna być gęstsza. I w tym przypadku jednak trzech środkowych obrońców na zabezpieczeniu będzie lepszych niż dwóch, więc jeżeli twoi obrońcy, jeżeli wasi obrońcy, środkowi obrońcy są lepsi niż napastnicy rywala, to wówczas możemy, grając takim defensywnym pomocnikiem przed nimi, lekko podnieść te linie defensywy i nie bać się o to, że tutaj będą oni, ich rywale, mieli w środku pola, na naszym przedpolu, czyli w tej strefie bezpośrednio przed nimi, dużo miejsca, a z drugiej strony zabezpieczą oni was doskonale przed wszelkimi piłkami granymi za plecy. Teraz drugie ustawienie, czyli trzech stoperów. Od razu pewnie sobie zdajecie sprawę, jakie zagrożenie się z tym wiąże. No, stoperzy bezwzględnie nie potrzebują, wręcz nie życzą sobie, aby na przedpolu przed nimi grał defensywny pomocnik, więc to jest ta zaleta, że nie musicie tutaj poświęcać zawodnika. Oni bowiem, jak wiecie, grają wyżej, mocno, agresywnie presują. Oni zawsze będą doskakiwali do rywala w tej roli stopera. Pomimo tego, że jak widzicie tutaj ten pressing zawsze będzie na maksa ustawiony, oni nigdy nie utrzymują pozycji. Jeżeli chodzi wam tutaj o ostrzejsze ataki na piłkę czy krótsze krycie, to będziecie musieli je tutaj zaznaczyć, ale oni też nie podejmują niepotrzebnego ryzyka. I ta opcja jest tak naprawdę tożsama z opcją podwójnego stopera i podobnie jak w przypadku potrójnego zabezpieczenia, otrzymacie dzięki takiej trójce stoperów, trójce środkowych obrońców z zadaniem stopera, otrzymujecie dużo lepszą linię obrony i im lepsi ci obrońcy, tym również możemy te linie podnosić. Natomiast jeżeli raczej nie jesteście tutaj przekonani o swojej przewadze nad rywalami, to ustawiamy się standardowo. Oni i tak będą podchodzili wyżej, presowali agresywniej, doskakiwali będą do rywala i będą te próby zagrań na przedpolu będą stopować. Więc to są takie ustawienia, które polecam przy zachowaniu odpowiednich założeń, czyli tego defensywnego pomocnika przed środkową trójką grającą na zabezpieczeniu, albo brak tego defensywnego przed środkową trójką na stoperze. A jakie są złe ustawienia, jeżeli chodzi o role, które przyznajemy niesymetrycznie, czyli asymetrycznie? No, przede wszystkim, bo o to były pytania, jeżeli ustawimy sobie jednego środkowego obrońcę na stoperze, drugiego na obronie, a trzeciego na zabezpieczeniu, to bez względu na to, jak w tej trójce rozdzielimy te zadania, ten brak symetrii w takim ustawieniu jest potworny. Nawet jeżeli nasz środkowy obrońca będzie na zabezpieczeniu, czyli będzie takim cofniętym, a jeden z bocznych w tej trójce będzie na przykład stoperem, który ma zadanie doskakiwać wyżej, bo na przykład któryś z naszych tutaj wahadłowych gra wyżej, więc my chcemy, żeby on jakby szybciej doskakiwał tutaj na to wolne pole do rywali, to tak czy inaczej niestety będziemy cierpieli na te same problemy, o których mówiłem przy tych asymetrycznych ustawieniach w dwójce. Szczególnie będzie to widoczne na flankach, bo no, ten stoper, a tutaj mamy zabezpieczenie, no to jeden jeszcze środkowy obrońca z funkcją obrony. Oni będą się asymetrycznie ustawiali zarówno w linii, więc odpada też gra na spalone. Ale z jednej strony będziemy mieli problem ze współpracą tego stopera z obrońcą na zabezpieczeniu, bo tutaj te różnice w pozycjach będą bardzo duże i tu będzie przestrzeń do takich zagrań poprzekątnych, do wbiegania za plecy tego stopera, a ten na zabezpieczeniu nie zawsze do tej piłki zdąży, szczególnie, że tutaj będzie naprawdę dużo przestrzeni przy polu karnym. A z drugiej strony, no wiadomo co się dzieje, środkowy obrońca z funkcją obrony nie presuje zbyt wysoko, ten na zabezpieczeniu już w ogóle, w związku z tym tutaj zostawimy
dużo więcej przestrzeni dla rywala, po to, żeby ten rywal mógł sobie tutaj zagrać, strzelić, zbliżyć się do naszego pola karnego. I nawet mając niewiarygodnie dominującego nad rywalami środkowego obrońcę, będzie on jedynie obserwatorem katastrofy, która przy takiej trójce nastąpi. Niestety defensywny pomocnik przy tym wariancie niewiele pomaga. On oczywiście blokuje kilka opcji podaniowych na waszym przedpolu, wśród ofensywnych pomocników i napastników, no ale nie na tyle, żeby te piłki gdzieś tutaj nie wyskakiwały z jednej czy z drugiej flanki. Wydawałoby się, i w wielu taktykach to widzę, że mamy takie ustawienie trójki dwóch stoperów grających po bokach i z tyłu, czy w środku, taki środkowy obrońca na obronie. No, w pierwszej kolejności problem mamy pomiędzy współpracą stopera i obrońcy, czyli tego z zadaniem stopera i z zadaniem obrony. Ale co ważniejsze, kiedy gracie taką trójką z tyłu, środkowi obrońcy są ustawiani szerzej. Oni, to o czym mówiłem na początku dzisiejszego odcinka, oni będą mieli naturalną tendencję do zabezpieczenia tych szerokich stref, więc jeżeli stoper nie zdoła wygrać tej piłki tutaj ze skrzydłowym, czy z napastnikiem, czy z ofensywnym pomocnikiem, no to niestety dochodzi do sytuacji, gdzie stoper po drugiej stronie jest poza linią piłki, stoper, ten środkowy obrońca z obroną, jak wiecie, nie presuje zbyt mocno, więc on już najczęściej nie ma czasu, ani miejsca, a czasami znajduje się w złym miejscu, żeby tej akcji zapobiec. Wtedy mamy sytuację, gdzie no niestety obrońca na środku jest osamotniony i najczęściej wtedy nie daje rady, więc rozwiązaniem wtedy na tych flankach rzeczywiście są ci boczni środkowi obrońcy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Kolejny pomysł, który też widziałem w kilku taktykach, to z kolei dwóch środkowych obrońców na zabezpieczeniu ze środkowym obrońcą z rolą obrony w środku. No niestety to ustawienie, czyli współpraca bocznego w trójce ze środkowym na obronie, powoduje problemy na flankach, no bo pamiętajcie, że powtarzam, ci na zabezpieczeniu, wasi boczni, będą grali szerzej, no i będą ustawieni głębiej, no bo grają na zabezpieczeniu, więc zostawią mnóstwo miejsca tutaj tej przestrzeni na flankach i musicie mieć bardzo dobrze tutaj broniących i ciężko pracujących z dużą wytrzymałością waszych wahadłowych, którzy zdążą wrócić na czas, zdążą zaasekurować, zdążą zamknąć tę przestrzeń, no bo niestety wasi środkowi obrońcy na zabezpieczeniu będą mieli trudności, biegi z zewnątrz do wewnątrz wówczas, czyli z tych zewnętrznych sektorów do wewnętrznych sektorów, no niestety obaj ci obrońcy na zabezpieczeniu będą mieli trudności, żeby powstrzymać przed tym dryblingiem, przed takimi intensywnymi wejściami na przykład schodzących napastników, a w połączeniu z tym brakiem presji w środku pola, no każdy zawodnik, który przedrze się tak naprawdę przez środek pola, nie będzie miał być przez kogo zatrzymany i do czasu przybycia no jakiegokolwiek pomocnika czy bocznego obrońcy z funkcją obrony, który mógłby tu zaasekurować kolegów, no to przestrzeń, o której mówiłem wcześniej, jest dla rywala dostępna i w zasadzie dość wolna. Oczywiście defensywny pomocnik to poprawi, ale nie załatwi problemu całkowicie. Kolejny schemat to środkowy obrońca na bokach z funkcją obrony, a z kolei w środku stoper, czyli ktoś taki, kto ma doskakiwać do tych piłek z przodu i je blokować. Wolna przestrzeń na przedpolu niestety nadal będzie istniała, tym razem jednak obrońcy prawdopodobnie nie będą nawet w najlepszej pozycji, aby podejść i poradzić sobie z tym biegiem z zewnątrz do wewnątrz, czyli znowu z tych biegów ze skrzydła do środka, bo oni z reguły zaczną mijać waszego stopera, który będzie starał się presować środek pola i schodzących środkiem zawodników, zostawiając, no niedokładnie w tym kształcie, który widać tutaj, ale zostawiając przestrzeń dla schodzących napastników gdzieś tutaj, bo powtarzam, w tej trójce środkowi obrońcy na bokach będą ustawieni trochę szerzej, a oni z funkcją obrony presują słabiej, wobec tego oni raczej będą czekali na rozwój wypadków, zostawiając dużo przestrzeni
na bokach i no, mogą sobie z tym nie poradzić. No i ostatni wariant, czyli ten wariant z obrońcą na zabezpieczeniu w środku i z jego partnerami po bokach z funkcją obrony. Problemem jest tutaj to, że niestety wówczas ta linia spalonego, nawet jeżeli będzie wyższa, ona niestety będzie działała wadliwie. Znowu, napastnik, którego twój obrońca uzna, że jest na pozycji spalonej, przede wszystkim ci obrońcy tutaj, którzy będą no, siłą rzeczy grali trochę wyżej i nie będą widzieli pozycji tego środkowego obrońcy, który gra z zadaniem zabezpieczenia, no będą przekonani, że ruch napastnika poza ich linię w zasadzie jest ruchem na pozycję spaloną, podczas kiedy może się okazać, że po wielokroć ci napastnicy będą dostawali dobre piłki ze względu na to głębsze ustawienie środkowego obrońcy na zabezpieczeniu. Również wówczas biegi napastnika z wewnątrz na zewnątrz, czyli tych napastników, którzy będą startowali gdzieś w środku pola, bo tu będzie więcej przestrzeni, no bo środkowi obrońcy, pamiętacie, nie presują zbyt mocno, a ten na zabezpieczeniu jeszcze cofa się głębiej, więc tutaj będzie sporo przestrzeni i oni będą mogli niestety wbiegać również w te przestrzenie, tutaj po krosie, po skrzydłach, więc niestety oni znowu nie będą tutaj zbyt mocno presowani, bo środkowi obrońcy nie presują, jak przypominam, zbyt wysoko. Strasznie długi odcinek o strasznie prostej pozycji, ale jak widzicie, ta współpraca z defensywnym pomocnikiem, a przede wszystkim te skomplikowane układy trójkowe i dwójkowe mają tyle wzajemnych relacji i powiązań, że warto było dzisiaj poświęcić, mam nadzieję, te 35 minut na litość boską, aby zrozumieć, na czym polega współpraca obrońców ze sobą i współpraca obrońców z defensywnym pomocnikiem oraz przede wszystkim, jak wygląda ich różny ruch i różne zachowanie w zależności od zadań, które pełnią. Wszystkie w zasadzie inne warianty, które zastosujecie, będą sprawdzały się dobrze, wobec tego tamtych problemów na boisku będzie mniej. Kluczem jest oczywiście tutaj za każdym razem presowanie tego przedpola i to jest czynnik, który musicie nadrabiać albo rolami waszych obrońców, ale bardziej polecam bawić się tutaj rzeczywiście tą linią nacisku i linią defensywy oraz ewentualnie krótszym kryciem i tym znacznie częstszym pressingiem. One zapewnią wam rzeczywiście, że więcej tych piłek na przedpolu wasza obrona będzie zgarniać. Komu się podobało, łapka w górę, komu się nie podobało, łapka w dół. Kto jeszcze nie ma subskrypcji, a chciałby mieć, zapraszam. Przypominam o wciskaniu dzwoneczków, żaden materiał wam nie umknie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, kłaniam się i do zobaczenia.